Dzisiaj przygotowuję doskonały obiad, a będzie to smażony łosoś z sosem żurawinowym. Ja już sos mam gotowy, ale jak przyrządzić ten sos możecie również Państwo zobaczyć na naszym kanale smakkujaw.pl. A zatem będziemy potrzebowali porcję łososia. Ja tutaj mam taki kawałek, no mniej więcej dla trzech osób. Będzie potrzebna oczywiście cytryna i przyprawy, sól i pieprz tylko, ponieważ łosoś jest doskonałą rybą i żadnych innych przypraw więcej nie wymaga. Podam nasze danie, naszego pysznego łososia, także zgotowanym, zblanszowanym brokułem. Rybkę podsmażymy na oleju kujawskim i jeszcze będziemy potrzebowali kilka gałązek świeżego koperku. A zatem zabieram się do pracy. Mam tutaj już podzielonego łososia na trzy kawałki. Teraz skropię sokiem z cytryny. I jeszcze. O, tak dosyć solidnie. Posolę. I jeszcze świeżo zmielony kolorowy pieprz. I na każdy kawałeczek łososia położę jeszcze gałązkę aromatycznego koperku i przykryję folią. Wstawię do lodówki na minimum pół godzinki. Wtedy nasza rybka naprawdę będzie cudowna, soczysta i będzie znakomicie smakowała. A zatem przykrywam i minimum na pół godziny. Olej mam dobrze rozgrzany, a zatem wkładam łososia. Odrobinę zmniejszyłam gaz. Widzicie, że rybka zaczyna już zmieniać kolor, staje się bledsza, a zatem jak uzyska kolor mniej więcej, no tutaj na tych wszystkich kawałeczkach, wtedy przełożę na drugą stronę. Zobaczcie, mięso staje się już białe, a zatem przekładam na drugą stronę. Rybę przełożyłam już na drugą stronę, ponieważ patelnia jest mocno nagrzana, mocno rozgrzany jest tłuszcz, więc z drugiej strony dosłownie minutka jest. Łososia mam już upieczonego, ponownie przełożyłam go na tą część, gdzie jest skóra. I żeby nasz łosoś był jeszcze pyszniejszy, ja położę po odrobinie masełka. Nie wspomniałam o tym wcześniej, oczywiście nie ma takiej potrzeby, ale tak smakuje po prostu lepiej. O, i jeszcze na ostatni kawałeczek. I dosłownie chwileczkę masełko nam się rozpuści i rybka jest już gotowa. Cudownie pachnie i zapewniam, że naprawdę bardzo dobrze smakuje. Wszystkie składniki pysznego, doskonałego dania mam już gotowe, a zatem wyłożyłam przepięknie usmażone kawałki łososia, zblanszowany brokuł i jeszcze odrobinę pysznego sosu żurawinowego na każdy kawałeczek. Są tutaj też całe owoce. O. Tyle już wystarczy. Jest to moje ulubione danie. Wszystko, co widzicie na talerzu, to samo zdrowie, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.